móc swojej dolnej alei Yashiro. Mało punktów zdrowia, ale piękny flej ze strony Crowa. O, zobacz, Wysek z drugiej. Mówiliśmy, że jest to nietypowy braworowy jungler. Podchodzi z red buffem na drugim levelu. Czy KNF się tego spodziewa? O, na pewno nie. Gdyby się spodziewali, to już by wycofywali, ale Deflest pozostaje prosto na Yashiro. Chce zdobyć tę pierwszą krew, ale nie będzie miał po prostu takiej możliwości. To jest pierwsza krew, ale na koncie strzelca dżentelmenów. Yashiro uwielbia fragi. Yashiro jest zawodnikiem, który potrafi poprowadzić drużynę. Nawet Flasha inwestował tu. Będą snowballować. Czy dżentelmeni odpowiedzą? Bucu już doskakuje pierwszym distortion, próbuje sprawdzić, dać wizję dla Wyska. Ten przeciwników lekko bije, ale teraz pali Flasha, nie chciał przyjąć tej klatki. Dżentelmeni, no niezbyt skoordynowani, ale wchodzą. O, ale Death Sentence nie trafia i Crow pozostaje sam na sam z resztą KNF. Death skakuje agresywnie, ale jest błyskawicznie wyeliminowany przez Bobistę. Ale kto tu właściwie wygrywa? Jest to Comil and Friends z dwoma eliminacjami, a także Smokiem na swoim koncie. Zmienił się Warmok. Nie 3000 HP są potrzebne. Max HP. Max HP takie ogólne, a potrzebujesz mieć 1100 dodatkowego. I Sion dodatkowe dobrze farmi, ale mówiąc o rzeczach, Yashiro! Oh! Zdecydował się jeszcze powalczyć z Deflesem, ale ten po prostu wygrywa. To są sytuacje, których Tristana nie puszcza. To była pewność siebie i przewaga przedmiotu po stronie Yashiro. Ten Kraken Slayer albo pojawił się... tutaj Herald puszczony przez Comil and Friends. Ta wieża nie zostanie zniszczona. Pytanie, czy w ogóle Herald uderzy, tym bardziej, że Gangplank jest blisko, jest ultimate od Rambla i Bucu ma świetną flankę, atakuje Vojuxa, dajwuje z nim razem Yashiro, ten szokłem jednak defensywny i dwóch carry gentlemanów. Prawdopodobnie to może zginąć, ultimate do Gangplanka, czy wystarczy, bo pista pod wieżą z Parlejem, lecz jest sam Pira na tej wyspie, potężny shutdown dla Deflesa, Grzybek zostawił, feralny teamfight gentlemanów i nawet Herald na koniec łupnie i rozpędza się KNF. I póki Deflest przy życiu, tam KNF mówi, nie macie z nami szans. Szczególnie, że Deflest zrobił taki popis umiejętności i się po prostu nie zatrzymuje. Wypędzają Wyska, wypędzają Crowa i biorą kolejną wieżę na swoim koncie. KNF przejmuje pieczę nad tą grą. To jest po prostu magiczna tarcza. LeBlanc będzie miała jeszcze cięższe zadanie. To prawda. Aczkolwiek szkoda, że w dżungli akurat Morgana, to chyba na samym końcu po prostu będzie maksować te tarcze, gdzie czasami, gdzie na supporcie już jako druga ta umiejętność jest maksowana, w niektórych kompozycjach nawet jako pierwsza. Znaczy zobaczmy teraz, to jest engage na zasadzie przyspieszona Oriana, ale też jest flanka od Leony i fantastycznie łapią i Crowa i Bobistę. I nie będzie tutaj dwóch importów dżentelmenów na mapie. KNF weźmie sobie następnego smoka. Brawo Maciek, wybudowałeś właśnie piękny dom swojej drużynie. To jest kilka tysięcy, tak? Jedyna szansa dżentelmenów to nie tylko, że Bobista będzie na miejscu, ale też będzie proporcjonalnie do swojego budżetu robił rzeczy, ale to się po prostu nie dzieje. Świetna latarnia. Unikają tego Shockwave'a, ale i tak pójdą, pogonią. Wysek, jeden autoatak, drugi autoatak i to jest po prostu martwy Rumble po raz drugi w tej grze. A Main Maciek będzie szukał kolejnych eliminacji, podchodzą pod Barona na Shora, jednakże Bobista na dole Teleportuje, Bobista się tu pojawi, KNF powinno wycofać. Złapany na hak. Pamiętajcie, Smite w tym momencie zadaje 900 obrażeń. Czy będzie w stanie jakkolwiek do tego Bobistę podejść? Deflest wskakuje prosto na Bobistę i ogrywa go jak dziecko. To jest solo kill Deflesa. Deflest jest boski, tak jak napis wskazuje. Bierze po prostu całe brzemię odpowiedzialności na swoje małe barki Tristany. I teraz Bucu może tutaj szczypać przeciwników, może próbować coś robić Crowa, ale co on może zrobić? Przeciwnicy tacy wytrzymali. Tyle CC, tyle defensywy, nasz zostanie skończony, a chwilę później może i Bucu. Bucu zostanie po prostu wyłapany, zagubił się niczym dziecko we mgle. Yashiro, Crow z tyłu stałem, ej, zostawcie go chłopaki, to jest nasz kolega. No ale nie, kiedy widzisz pięciu agresywnych chłopak, którzy po prostu idą po wszystko, co spotkają na swojej drodze. Tristana zdaje się być nie do ruszenia, też nie zapominajmy, 16 poziom, niemal maksymalny zasięg. Ona po prostu stoi daleko. Ale teraz, proszę bardzo, KNF forsuje na midzie. Co z tego, że stoisz daleko, jeżeli Sion po prostu wjeżdża w całą twoją drużynę Deflest z legendarną już eliminacją, Wysek stopwatchem, ale bez życia nie pozostanie. Ale Konji-san pozostawiony sam sobie i wyeliminowany przez Yashiro. Bucu i Yashiro jeszcze skomunikowali się, zanurkowali tutaj po Konji-sana, który się nieco odseparował. Potężna czteroosobowa tutaj beczka rzucona w KNF. Dobierze się do oceanicznej duszy, no może być po prostu wielkim zagrożeniem. Nawet do wyeliminowania może być bardzo ciężka. Przez późniejszy. Oj, KNF szuka tutaj zwady. Wysek odseparowany, rzuca się do przodu, próbuje zrobić obrażenia, lecz nie ma tutaj junglera. Dżentelmeni trochę się rozłączyli. Teraz do przodu idzie KNF.
Maciek po prostu się nie zatrzymuje, wyłapuje jednego, za chwilę będzie chciał wyłapać drugiego, ale KNF 3 za jednego. Deflect, quadra kill w jego wykonaniu. Gdzie jest Butsu? Gdzie jest Penta? Deflect powraca w pełnej krasie, ale Butsu nie da mu tego prestiżowego tytułu. Jednakże quadra w trakcie powrotu, biorę to z otwartymi ramionami. To jest pierwsza dopiero kolejka, a Tristana weźmie wieżę, wezmą inhibitor. Czy to będzie wzięta również gra? Wszystko na to wskazuje. Sion przytankuje, minionów też nie brakuje, a Tristana jest specjalistką w burzeniu struktur i Butsu tutaj tańczy na pentakilla, nawet spóźnionego chyba już po prostu czasowo nie ma okazji, ale jest szansa na pierwszy punkt i ona przed oczyma, doskakuje jeszcze jednak Butsu. To nie wystarczy. Punkt dla KNF, punkt dla Deflesa.